Tego, że warto mieć prezydenta, który będzie odbudowywał polską wspólnotę. Polska jest dzisiaj bardzo podzielona, taka pęknięta na pół. I nie ma co ukrywać, że duża w tym zasługa mediów publicznych i obecnej partii rządzącej, która stara się szczuć na innych, stara się naruszać prawa mniejszości, naruszać prawa słabszych. Potrzebny jest nam prezydent, który będzie patrzył tej władzy na ręce, który będzie podpisywał te wszystkie ustawy, które są dobre dla ludzi, ale wszędzie tam właśnie, gdzie będzie dochodziło do różnego rodzaju regulacji, przepisów prawnych, które naruszają prawa mniejszości, które naruszają chociażby nasze podstawowe prawa konstytucyjne, które naruszają ład demokratyczny, trzeba twardego weta. Rafał Trzaskowski, ja znam go osobiście wiele już lat, to bardzo silna osobowość. To osoba z jednej strony bardzo kamiła i bardzo bezpośrednia w swoich kontaktach i z jego strony nigdy w życiu nie spodziewałbym się jakiegokolwiek aktu agresji, więc jest to osoba, która jest naturalnym takim człowiekiem dialogu i dla niego ten dialog jest czymś oczywistym, ale z drugiej strony to jest bardzo silna osobowość i bardzo niezależny polityk. Dlatego też warto. A mógłbym jeszcze wiele innych cech też wymieniać, no bo też nie możemy zapominać, że to jest z jednej strony naukowiec, wykładowca akademicki, a z drugiej strony osoba biegle władająca 5 językami, a ja zaręczam Państwa, że sam byłem świadkiem, że jeszcze w kilku innych bardzo komunikatywnie potrafił się na przykład z naszymi przyjaciółmi Chorwatami komunikować, więc ma, można powiedzieć, obycie światowe, na pewno będzie nas świetnie reprezentował na całym świecie. Zresztą jest już dzisiaj też bardzo rozpoznawalnym na arenie przynajmniej europejskiej politykiem. Kampania była bardzo aktywna, bardzo zmobilizowani wszyscy byliśmy. Ja muszę powiedzieć, że takich emocji i takiego zaangażowania naprawdę dawno nie widziałam. I chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim, którzy się tak uaktywnili. Począwszy od osób, które przyszły po prostu złożyć podpisy, które wyszukiwały, wygooglowywały osoby związane z naszym środowiskiem, żeby móc dostać taką kartę. Osoby, które wieszały banery, które spotykały się w różnych gremiach i wspierały działania Rafała Trzaskowskiego. Po prostu są to emocje, które sięgają zenitu. Ja takiej kampanii jeszcze nie widziałam. Miałam tą przyjemność, że gościliśmy w Gryfinie panią Małgorzatę Trzaskowską. Niesamowicie osobę taką bardzo bezpośrednią, ale tak bardzo ciepłą i taką naturalną, że jako kobieta, i do kobiet też chciałabym to powiedzieć, moim marzeniem jest mieć taką prezydentową. Byłam również i dużo środowisk naszych, z naszego powiatu, było na wiecu, który był zorganizowany w Szczecinie. I powiem szczerze, emocje takie, które ja w sercu noszę do dziś i które przypominają mi o tym, co się działo przed rokiem 90, kiedy to chociażby w Szczecinie był nasz papież. Dużo ludzi, dużo różnych środowisk i naprawdę emocje bardzo takiej zorganizowanej, fajnej, uczciwej, myślę, że kampanii prezydenckiej.